Hej, dzisiaj będzie o szminku. Na ogół nie wymachuję egzemplarzem książki. Uważam to za niepotrzebne, ale dzisiaj żałuję, że mój egzemplarz się zawieruszył, bo z chęcią pokazałbym wam obrazki, ponieważ Schninkiel jest komiksem. A przede wszystkim Schninkiel jest dziełem niebanalnym i nieoczywistym, o ciekawej konstrukcji świata i nietypowym podejściu do podawania treści. Nie doświadczymy w Schninklu żadnej ekspozycji. Nie będzie takiego momentu, w którym autor nakłania nas do tego, abyśmy się teraz skupili. Uwaga, uwaga czytelniku, teraz będę wyłuszczał to, co mam do powiedzenia. Nie. Tam czegoś takiego nie ma, a my i tak czujemy, że jesteśmy bardzo blisko treści. Trochę tak jak na wizycie u kochającej babci. Kochająca babcia raczej nie dzwoni do nas codziennie i nie zapewnia nas o tym, że nas kocha, że jest z nami, że tak jak menadżerowie w firmach, tak, jesteśmy tutaj rodziną, wszystko dla was, zawsze pomożemy. Nie, ona nie zapewnia, a my i tak czujemy tu miłość, tak? Ona zawsze po dorosłu i jak nas pyta, co tam u nas, to rzeczywiście słucha i rzeczywiście cieszy się najmniejszym chociażby sukcesem jak swoim. Właśnie tak mi się to z tym kojarzy. Schninkiel opowiada historię młodego Schninkla, który pochodzi z rasy niewolniczej i którego stworzyciel światów wybiera na rolę zbawiciela. Tyle, że nasz bohater nie do końca chyba chce być tym bohaterem i chyba nie do końca wierzy, że on widział tego stwórcę świata i właściwie wszystkie osoby, które później spotyka, bardziej wierzą w jego misję niż on sam. I raz, że jest to ciekawa historia, a dwa, że gdybyśmy pokroili dzieło na różne kawałeczki, to każdy ten kawałek, każdy ten motyw możemy interpretować na wiele różnych sposobów, właśnie dzięki temu, że jest w taki, a nie inny sposób osadzony w takim, a nie innym świecie. I też trzeba powiedzieć, że w Schninklu autorzy, twórcy popisują się niesamowicie zręczną żonglerką wszystkimi chyba znanymi nam motywami z literatury i sztuki. Jest masa odniesień do religii, do znanych schematów itd., itd. Ale to wszystko byłoby nijakie, wszystko byłoby rozmazane, gdyby właśnie nie sposób podawania tej treści, ponieważ my, twórcy, podają treść nietypowo. Właściwie o niczym nam nie mówią, do niczego nas nie przekonują. My sami musimy wyciągnąć wnioski. Tylko że jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron pozornie sprzecznymi informacjami. I przez to w naszej głowie dochodzi do, nie wiem, chaosu i my z tego chaosu chcemy się wydostać. My chcemy sobie poukładać Schninkla w głowie. Właśnie ten chaos jakby napędza nas do tego, abyśmy zrozumieli, abyśmy pojęli to, co się aktualnie dzieje. Bardzo, bardzo ciekawy zabieg, przynajmniej ja to tak odebrałem. I każda scena, każda postać, która występuje w Schninklu, może być przez nas odbierana na różne sposoby. To jest też bardzo ważne. I żaden z tych sposobów, żaden z tych odbiorów, myślę, że nie jest do końca prawdziwy, nie jest do końca też fałszywy, nie jest do końca poprawny. I to właśnie to stanowi olbrzymią siłę Schninkla. Weźmy na przykład jego relacje z młodą dziewczyną, którą on spotyka i która widzi w niego wybawcę. I podczas fabuły dochodzi między nimi do kilku momentów, w których nasz bohater dąży do fizycznej konsumpcji, ale
fizyczna konsumpcja nie następuje. No i tak, z jednej strony możemy pomyśleć, że a, nie doszło, to nie doszło, tylko z racji tego, że szminkiel jest szminklem, zaczynamy się zastanawiać, może on nie skonsumował znajomości, ponieważ jest przeznaczony do wyższych celów i nie uchodzi takiej osobie paranie się takimi prymitywnymi zajęciami, jakimi jest właśnie jakim jest fizyczny stosunek. A może to jest tak, że ona, kobieta, widzi w nim kogoś większego niż jest i przez to nie chce, przez to odmawia. A może jest tak, że on jeszcze nie dojrzał do swojej roli i przez to, że nie dojrzał, to do tego nie dojdzie. I może gdy on gdyby dojrzał, to by doszło. A może jest tak, że to nic nie znaczy, tylko że gdyby to nic nie znaczyło, to dlaczego jest kilka takich scen, które się kończą zwykle jakimś dziwnym splotem okoliczności? Tylko skoro wiemy, że to raczej nie jest przypadek, to dlaczego twórcy się do tego zupełnie nie odnoszą, nie tłumaczą? Dlaczego bohater w pewnym sensie w ogóle się nie zastanawia nad tym, dlaczego mu się to nie udaje? I z pozornie błahego motywu, z pozornie błahej sprawy okazuje się, że możemy wyciągnąć bardzo dużo treści, tylko oczywiście musimy chcieć. Musimy chcieć, ale trudno nie chcieć, skoro zostajemy wrzuceni właśnie do takiego bardzo niesprzyjającego świata, który budzi w nas może nie tyle niepokój, co budzi w nas taką niezręczność. My nie chcemy w nim przybyć, my chcemy zrozumieć. My chcemy zrozumieć ten świat. I to właśnie chęć zrozumienia popycha nas do tego, aby rozważać. Także myślę, że książka nabiera również przy każdym kolejnym czytaniu. Ja na przykład zupełnie nad innymi kwestiami zastanawiałem się, czytając pierwszy raz, zupełnie nad innymi czytając dzisiaj nad ranem. Właściwie stąd te okulary, bo zerwałem nockę i wyglądałbym okropnie. Dlatego Szninkla polecam absolutnie wszystkim. Jest nawet mi trochę smutno, że jest to dzieło dość nieznane i czytając liczne komentarze też zastanawiam się, dlaczego niektóre książki banalne, oczywiste, które nic nie wnoszą, mają dużo, dużo lepszy odbiór niż dwuznaczny, stuznaczny Szninkiel, tak? To trochę jest to w pewnym sensie jest to smutne. Także podsumowując, gorąco polecam.